Ja muszę zapytać o twoją mamę w roli influencerki. Podbija internet. Moja mama jest genialna. To, co ona dzisiaj zrobiła na Instagramie, no to ja po prostu miałam, że się pościgam ze śmiechu. To faktycznie to był mój pomysł, żeby zrobić z niej taką tą influencerkę. Jak zobaczyłam, że ona w miarę swobodnie porusza się po tych mediach społecznościowych, po Instagramie i obserwuje tam moich znajomych, mnie, moją siostrę i mówię, kurde, gdyby ją jeszcze w tym podszkolić, a moja mama ma niesamowite poczucie humoru, no to to będzie jedyna taka osoba w Polsce, bo ona ma na moment 67 lat, jest świetnie wygląda, ma genialne poczucie humoru, cały czas jest czynna zawodowo i to się po prostu zaczyna sprawdzać. I to, co ona dzisiaj odwaliła, opowiadając historię, że mój tata zmienił orientację seksualną i opowiada całą historię o tym, jak mój tata sypia z niejakim ziutkiem i porównuje się do tego ziutka, bo ziutek ma 6 zębów, a moja mama ma pełne uzębienie i ona nie rozumie, dlaczego ziutek wygrał. No a potem jest jakby puenta tego taka, że ziutek to jest nasz pies, którego przygarnęliśmy z palucha 13 lat temu i mój tata po prostu śpi z psem. Więc polecam bardzo followować moją mamę, Marysia Winiarska, jedyna taka influencerka w Polsce. Ja mam wrażenie, że ty masz ten dystans taki, który też przedstawia, że zaczęłam na Instagramie, do wszystkiego, do świata, właśnie po mamie, bo twoja mama powie jakiś żart, być może on nie jest jakiś, nie zawsze wybrzmi jak powinien, ale idzie w to dalej, to jest, dalej jest śmiesznie, dalej jest zabawa, nie ma, że coś tam prostujemy. Tak, ale wiesz, dystans mieć do siebie i tam do otaczającej rzeczywistości to jest jedno, a potem mieć jeszcze dystans w stosunku do tego, czym jest w tej chwili internet, to jest drugie. I ja teraz tego uczę moją mamę, żeby się tak tym nie przejmowała, bo mama jest bardzo właśnie osobą z dystansem do siebie, ale trochę się przejmuje tym, co myślą inni. I na początku, jak ja tam zaczęłam być taka bardziej aktywna w tych mediach społecznościowych, to przy każdym przekleństwie moim, to ona po prostu mdlała. I mówię, mamo, okej, ja postaram się troszeczkę jakby mniej przeklinać, ale ja taka jestem, jakby albo mnie się taką kupuje, albo nie, ja nie będę udawać kogoś, kogo nie jestem, tylko dlatego, że komuś może się nie spodobać, że powiem przepraszam. Więc ja ją uczę tego, bo żyjemy w takich czasach, że jakby internet jest bezlitosny i ja uczę tego, że to tak naprawdę nie ma sensu, no. nie ma żadnego znaczenia i najważniejsze jest to, żeby być dobrym człowiekiem, a cała reszta to jest naprawdę jakiś drobiazg. Bardzo dziękuję.